Hej, witam Was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie, pojawiły się wstępne dane odnośnie czołgów lekkich tieru siódmego, czyli jesteśmy na poziomie siódmym. Przypominam Wam, że WG cały czas szykuje normalny matchmaking dla czołgów lekkich. Do tej pory zupełnie niestworzone to było, wiadomo o co chodzi. Tym razem wszystkie czołgi mają być losowane. Tak, jak te inne typy, czołgi lekkie oczywiście mają być losowane tak jak te inne typy, czyli mając czołg poziomu siódmego, będziemy losowani maksymalnie na dziewiątki, ale co jest najważniejsze, o wiele, wiele częściej będziemy na topie na przykład. Dlatego te zmiany tutaj, po pierwsze są wstępne, to jeszcze wiadomo może się zmienić, ale po drugie, właściwie. Tak się zastanawiam, jak ochrzcić tytuł tego filmu. Czy to jest nerf? Bo zobaczycie za chwileczkę, że troszeczkę nerfów tutaj jest. Czy to jest może buff, właśnie ze względu na ten matchmaking? Bardzo trudno jest to dokładnie określić, no bo zakładając, że spotkamy w takiej konfiguracji pojazdy przeciwnika, yy, no, zarówno obecnie, jak i po tej zmianie, no to wiadomo, że nerf, będziemy mieli słaby czołg. Z drugiej strony. Jako, że nigdy nas nie rzuci na tier 10, no to zrobimy ogólnie w bitwach może i więcej. Nie wiem, jakie jest Wasze zdanie. No, wydaje się, że bardziej nerw tutaj wchodzi w grę. Bo jak ktoś był losowany na dychy, chociaż mógł sobie jakiegoś spota robić i coś tam jeszcze zdziałać, ale jak go rzuciło. Bardzo ładnie, no to czołgi lekkie rządziły, prawda? Wielu z Was na pewno lubi ten typ pojazdu. Tym razem będą rządziły troszeczkę mniej. Zobaczcie, pojawi się nowy czołg sowiecki. To jest chyba najważniejsza informacja dla wszystkich, którzy lubią drzewko ze wschodu. Szpach-pancer zostanie pozbawiony magazynka, i to właściwie zmienia wszystko w tym pojeździe, no bo czołg bez magazynka to już zupełnie inny styl grania. Dla wielu będzie to nerw i to potężny nerw. Tych, którzy przyzwyczaili się, że jednak można wyskoczyć i te kilka pestek wsadzić. Natomiast pojemność magazynka AMXa 1375 zostanie zredukowana. To również można powiedzieć, że jest nerw, ale pamiętajmy, że jeżeli odejmujemy pociski z magazynka, to automatycznie zmniejsza nam się czas pomiędzy ładowaniem tego magazynka, prawda? Więc. Po pierwsze mamy szpach-pancer 1C, i zobaczcie co tutaj takiego jest. Mamy 880 HP, 58 na godzinę do przodu, 52, przepraszam, 22 do tyłu. Obrót kadłuba 44, wież 44, pancerz kadłuba no, nieistotny powiedzmy. Zasięg widzenia 400 metrów, to jest bardzo istotne. I działo, ponieważ straciliśmy magazynek, ale mamy działo. O penetracji 158, a raczej pociski powinienem powiedzieć o penetracji 158, a później 210. Obrażenia bardzo duże, czyli 240. Mówię bardzo duże, bo zaraz zobaczycie sobie, że inne czołgi nie mają tyle. Przeładowanie 10 sekund, czyli właściwie potężne. Celność 0,36 to nie jest ani dobrze, ani źle. To jest, tak powiedziałbym, średnio. I czas celowania 2,2. Słuchajcie, ci, którzy ELC grają, to zdają sobie sprawę, jaki to jest typ pojazdu, którym można strzelać rzadko, prawda? Tutaj aż takie obrażenia wielkie nie są, no 240 zaledwie. Tylko pamiętajmy, to jest tier siódmy. To jest tier, że jak wyrzuci was na topie, to będziecie z tygrysami i tak dalej, i tak dalej. Tygrysy. Z tego typu penetracją spokojnie będzie można przebijać, natomiast z boku wszystkie czołgi praktycznie ósmego poziomu e, uda się przebić z tego typu penetracją. No z przodu to oczywiście będzie trudno, z przodu jak ktoś będzie chciał, będzie musiał kupić sobie pociski droższe. Już e, najgorszy ten czas przeładowania na pewno nie będzie tak, że zajmiecie sobie pozycję i zaczniecie tłuc. Przepotężnie, po prostu DPM będzie tutaj za mały. Następnie mamy T71, czyli Amerykaniec 840 HP, 64,23. Tutaj mniej więcej wszystko jest w normie. Obrót kadłuba bardzo dobry, czyli 56 aż stopni na sekundę, mamy tutaj jeszcze 42 wieże, pancerz również, powiedzmy sobie szczerze istotny, zasięg widzenia 400, czyli tak jak nie no i działo działo damage 150, 150 i penetracja 145 czyli o wiele mniejsze przeładowanie magazynka 20 mamy przeładowanie 2 sekundy pomiędzy pociskami, a czas celowania jest 21 no, oczywiście, lampka nam się tutaj już zapala. Jeżeli czas celowania jest dłuższy niż czas pomiędzy pociskami, to oznacza, że nie wykorzystamy tego właśnie, tej szybkości, dwie sekundy. No, chyba, że ktoś bez skupienia celownika będzie strzelał i to zależy z jakiej odległości. Z bliska możemy sobie na to pozwolić, z daleka już niestety nie. Pocisków 6 sztuk, czyli mamy 6 razy 150. Całkiem ładne obrażenia można zadać. I celność 0,39 to jest dosyć słaba jednak celność. Następnie mamy właśnie tego Rosjanina, czyli LTG. Taki oto Czołg. 880 HP, prędkość niesamowita: 72 na godzinę, 20 do tyłu. Obrót 48, zarówno wieży, jak i kadłuba. Mamy pancerz kadłuba 40, 40, 40, a wieży uwaga 110, 80, 80. Moi drodzy, powiem wam, że tego typu pancerz wieży prawdopodobnie pozwoli nam odbić troszeczkę. Nie mówię, że dużo, no ale pamiętajmy, że tier siódmy będzie losowany z piątkami, z szóstkami. Myślę, że to pozwoli troszeczkę podbijać, to na pewno najbardziej opancerzony, jak do tej pory tutaj z tych czołgów lekkich. No i działo, działo jest ważne, działo jest chyba znane, bo to wygląda na 80-tkę, 5 bardzo podobną jak w Rudzielcu na przykład, czyli mamy 144 penetracja, 180 obrażenia, mamy przeładowanie 6 sekund, czyli tutaj 10 będziemy mieli na, na minutę, mamy celność 0,38, nie za dobrze, nie jest to jakoś tam tragicznie, ale nie za dobrze, no i czas celowania niestety 2,3. Czas celowania ważny w lekkim czołgu, jeżeli ktoś gra agresywnie, bo tutaj wiadomo, że jeżeli ktoś się chce zatrzymać i szybko oddać strzał, to no w lajcie jest to bardzo ważne. W momencie, kiedy będziemy wykryci zatrzymanie na dłużej niż przeciwnik skupi, no jest skazane na porażkę, bo zdąży przeciwnik strzelić, prawda? Szkoda, że nie zrobili tutaj dwa. Ale działo dosyć ciekawe. No takie same jak w medzie szóstego poziomu, więc przy tej szybkości, yy, takich punktach życia, będzie całkiem nieźle. Aczkolwiek od razu powiem, że... No tutaj te 144 penetracji. W tym momencie mieliśmy ile? 145. No i Niemiec oczywiście najwięcej. No, z boku wystarczy jak zwykle, a z przodu będzie trzeba strzelać goldem, jeżeli ktoś tam chce. Gdzie to jest? Tutaj. Następnie AMX 1375. Ten pojazd traci pestki z magazynka. Teraz będzie miał 4 850 HP, 61 do przodu, 23 do tyłu. Obrót kadłuba 42, a wieży 46. Pancerz kadłuba 50, 20/15. Wieży 40, 20/20. 20. Zasięg widzenia 10 metrów krócej, czyli 390. Mamy damage malutki, 135, penetrację 144, czyli podobnie do tamtych, damage zdecydowanie najmniejszy, 4 pociski w magazynku. Słuchajcie, 4 razy po 135, no to jest taka bieda trochę chyba, co? Znaczy, zdaję sobie sprawę, że jak wyskoczymy na piątkę, no to to będzie OK, 135 razy 4, zakładam, że przebijemy za każdym razem, no ale wyżej... 6, 7, to już może być ciężko. Plus 14 sekund, przeładowanie magazynka to jest szybko dosyć. Plus następny czas celowania 2 sekundy, ale niestety pomiędzy pociskami 1,8, czyli mamy taką samą sytuację jak z poprzednikiem: eee, z, poprzednikiem no z tym tutaj T71. Po prostu szybciej nam się to przeładuje niż skupić celownik. Także lipa. Celność 0,38, no, mogło być lepiej WZ-131, czyli Hinol, zobaczcie tym razem 900 hapsa, czyli chyba najwięcej do tej pory plus 60 i minus 23 na godzinę prędkość, obrót kadłuba bardzo szybko, 54, wieża trochę gorzej 48, pancerz kadłuba 35 z przodu, z boku nawet nie podaje bo nie ma sensu, pancerz wieży 45, no ta wieża coś, coś tam może dingnąć, aczkolwiek to musi na jakiś obrzeżek wieży pocisk iść. No i działo tutaj trzeba przyznać, że Hinol ma całkiem niezłe, to znaczy damage 200. To nie jest tak dobrze jak w Niemiaszku, ale jednak 200 to już czuć. Dodatkowo penetracja mamy. No Okej, okay, moi drodzy goście poszli. I kompletnie nie pamiętam o czym mówiłem. Widzę, że czołgi lekkie były omawiane. I skończyłem prawdopodobnie na uzbrojeniu tej oto rzeczy, czyli WZ-131. Cóż on ma zadziało? Słuchajcie, penetracja 159 i damage 200, ale tutaj należy zwrócić uwagę, że 230 mamy na goldzie. Wiele osób pewnie z tej opcji skorzysta. Przeładowanie 7,5 sekundy, celność 0,36 i czas celowania 2,5. Oczywiście czas celowania tutaj no to jest minus, ponieważ jak mamy krótki, ale to pewnie już mówiłem o tym. Teraz już nie pamiętam, ale pewnie przy okazji jakiegoś działa już mówiłem o tym czasie celowania. To się nie będę powtarzał. No, co można ogólnie powiedzieć? Idzie nowe. Czy idzie lepsze, to dopiero wypowiedzą się te osoby, które grają lightami bardzo dużo. Czy dla nich nerw delikatny albo mniejszy, czy większy tych light tanków będzie bardziej do zniesienia. No w porównaniu do tego, że losowania jednak zupełnie inne teraz będą mieli, prawda? Lekkie czołgi były troszeczkę upośledzone ze względu na ten matchmaking. Tym razem prawdopodobnie będzie zupełnie, zupełnie inaczej. Po prostu kolejny rodzaj pojazdu, którym możemy sobie grać i który będzie dawał nam przyjemność, a przede wszystkim gracze, którzy nie wiedzieli. Jak to jest, ponieważ często spotykałem się z czymś takim, że gracz myślał, że pójdzie sobie w czołgi lekkie i będzie go losowało normalnie, tak jak czołgiem ciężkim czy medem. No i później zong, prawda? Najgorzej jest na tych wcześniejszych tierach, bo nikt nie jest przygotowany na to, że wylosuje go troszeczkę gorzej, jednak. No zobaczymy. W każdym razie to są siódemki, prawdopodobnie jeszcze szóstki będą, a może się pojawiły jakieś tam y, dodatkowe jeszcze informacje. No bo szóstki. O, jest LTG akurat. Y, proszę bardzo, dż, zmiany w drzewkach technologicznych też jest tutaj. Tak to to wygląda. No, no no, LTG. Kurka, jaką kanciastą tą wieżę zrobili. Zobaczcie. <laughs> Masakra. Ale śmiesznie to wygląda. Kurczę. Naprawdę. No i tego lajta statystyki mieliśmy. Czy tu pancerz jest? Nie ma pancerza. Konstrukcja na pewno wygląda przedziwnie. Hmm. Czekajcie. Zwłaszcza ta wieża. No, wieża wygląda tak, jakby nazbierali płyt, po prostu zespawali coś takiego i już. Coś ciekawego. <laughs> Ciekawe, co tam jeszcze dojdzie. No i kadłub, niestety, zobaczcie, że tu jest taka prosta płyta. To jest centralnie, tak jakby spłyt po prostu ktoś spawarkę wziął i pospawał. <grymne> no zobaczymy, jak się będzie tym grało. Wygląda dosyć osobliwie, musicie przyznać. Jeszcze tu widzę, u Domina pojawiły się zmiany w drzewkach, ale to już wczoraj omawiałem. Jeśli Maus został odkryty w drzewku technologicznym, Pancer Camp Wagen 7 pozostanie nieodkryty, no to jest chyba naturalne, no nikt się nie spodziewał, że nagle będziemy mieli znikąd odkryty ten czołg. VK 101 oraz Mausien będą odblokowywane i możliwe, odblokowane i możliwe do zakupu, o kurcze, to trochę szkoda, bo chciałem sobie pograć i wyekspić, to dla mnie taki bodziec byłby bo ostatnio to tylko na piaskownicy gram. Jeżeli jesteście w trakcie grindu VK4502B, to nic się nie zmieni. Na dziesiątym tierze zamiast Mausa będzie czekał Panzerkampfwagen 7, a nowa linia Mausa będzie nieodkryta. Fajnie. Czekam na czołgi ciężkie niemieckie. Na pewno sporo filmików z nich będzie, bo lubię takie wolne molochy. To tyle. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia.